Dzień dobry, słuchacze. Dziś pierwsza sprawa z województwa łódzkiego. Jedna z gatunku tych rodzinnych, gdzie niby wszystko jest super, ale jak się zacznie analizować, to tak nie do końca. To jedna z tych spraw, gdzie i śledztwo, i proces przebiegły bardzo szybko, więc bardziej niż na tych aspektach skupię się na opisie zdarzeń oraz charakterystyce poszczególnych członków rodziny. Oczywiście charakterystyce na tyle szczegółowej, na ile dało się wyciągnąć ze źródeł, bo wszystkiego i tak nigdy się nie dowiemy. W końcu to zaledwie szkic. Kryminalne. Jest rok 2011. Przenosimy się do Łodzi, miasta zapewne doskonale wszystkim znanego, więc chyba nie ma potrzeby, żebym dodatkowo opisywała umiejscowienie na mapie. W Łodzi mieszka jeden z głównych bohaterów dzisiejszej historii, czyli 40-letni Adam D. Adam ma żonę, jej imię zostało podane tylko w jednym ze źródeł i to w takim, gdzie wszystkie imiona bohaterów zostały zmienione, więc w sumie nie wiadomo, jak żona Adama ma naprawdę na imię. Może i lepiej, ale żeby nie mówić tak ciągle żona to, żona tamto, to w tym jednym artykule nazywana jest Grażyną, więc przy takim imieniu zostaniemy. Nie wiadomo, jak poznali się Adam i Grażyna, ale wiadomo, że są małżeństwem od wielu lat. Doczekali się trójki dzieci, dwie najstarsze to dziewczynki, a po nich urodził się synek. Rodzina ma swoje mieszkanie na jednym z łódzkich osiedli. Kupili je po ślubie, albo sami, albo może z pomocą rodziców, bo wiadomo, że przynajmniej Grażyna mogła zawsze liczyć na wsparcie finansowe ze strony swojej rodziny. Mimo, że pochodzi z rodziny wielodzietnej, ma aż czwórkę rodzeństwa, to zawsze byli dość zamożni. Jej tata na pewnym etapie życia otworzył swój warsztat samochodowy, a po czasie rozkręcił go na tyle, że nawet pomimo upływu lat i zmieniających się oczekiwań klientów, biznes prosperuje bardzo dobrze. Z tego też względu udało mu się zgromadzić spory majątek, którym gotów jest dzielić się ze swoimi dziećmi. Gdy na świat przychodzi kolejne dziecko Grażyny i Adama, teść proponuje zięciowi wspólną inwestycję w dom. Propozycja jest kusząca, bo w ich mieszkaniu robi się już trochę ciasno, a ta wspólna inwestycja to taki nawet bardziej prezent, bo ma to wyglądać tak, że tata Grażyny kupi działkę, opłaci budowę do stanu surowego, a na głowie Adama będzie zgromadzenie środków na samowykończenie oraz oczywiście realizacja lub nadzorowanie tego procesu, gdyby chciał to komuś zlecić. Mówię, że to na jego głowie, bo w ich związku to tylko on pracuje zawodowo i zarabia, za to Grażyna na co dzień zajmuje się domem i opieką nad dziećmi, więc odpowiedzialność za zgromadzenie odpowiedniej kwoty spoczywa właśnie na barkach jej męża. Po krótkich ustaleniach oni przystają na przedstawioną propozycję, no bo jakby nie patrzeć, jest ona bardzo korzystna. W końcu kto by nie chciał dostać w prezencie domu tylko do wykończenia. Teść, mimo że te pierwsze etapy budowy opłaca samodzielnie, to oczywiście konsultuje wszystko z Grażyną i Adamem, bo w końcu to oni mają docelowo mieszkać w tym domu, więc też to im ma być tam wygodnie. Kupuje działkę gdzieś na obrzeżach Łodzi, po czym dostarcza im różne możliwe plany budowy, z którymi oni mają się zapoznać, a następnie wybrać taki układ domu, który najbardziej im odpowiada. Ostatecznie Adam przekazuje, że wybrali jeden z największych powierzchniowo, więc też pewnie i najdroższych planów. Teść się trochę dziwi, po co im aż tak duży dom, ale Adam tłumaczy, że przecież mają mieszkać w piątkę, dzieci będą mieć swoje pokoje, więc miejsce jest potrzebne. On rozumie te argumenty, ale trochę zaniepokojony dopytuje, czy zięć na pewno ma środki, żeby wykończyć tak dużą powierzchnię. Adam odpowiada jednak, że tak, ma pieniądze polokowane na różnych kontach bankowych, więc nie będzie żadnego problemu z wykończeniem. Nie odstępuje od tego wybranego planu budowy, bo jak dodaje, tak duża przestrzeń jest im niezbędna tym bardziej, że po przeprowadzce chciałby, aby wprowadziła się do nich jego mama. Mama Adama, czyli 62-letnia Elżbieta D.,
Na ten moment mieszka razem z jego młodszą siostrą, 37-letnią Aleksandrą D. Mieszkają we dwie we wieżowcu przy ulicy Armii Krajowej 82 na łódzkiej Retkini. Retkinia to jest takie osiedle w zachodniej części Łodzi, składające się głównie z bloków budowanych z wielkiej płyty. Na pewno kojarzycie, jaki to klimat, bo praktycznie w każdym większym polskim mieście w latach 70. masowo budowano tego typu osiedla, więc to taki stały element krajobrazu. Dawniej w mieszkaniu przy Armii Krajowej mieszkał też Adam, ale wyprowadził się, gdy poślubił Grażynę, a także jego tata, Marian, ale on niestety zmarł kilka lat wcześniej. Mama została więc tylko z Olą, ale i ona intensywnie myśli już o wyprowadzce. Ma możliwości finansowe, bo jest współwłaścicielką kancelarii prawnej, więc zarabia całkiem dobrze, ale mama przez te lata przyzwyczaiła się do tego, że mieszka z kimś. Ola wstępnie ustaliła więc z bratem, że gdy on wykończy dom, to mama zamieszka z jego rodziną, za to ona wprowadzi się do mieszkania jego i Grażyny. W zamian spłaci dług, bo jak mówi Adam, przez przejściowe problemy finansowe mieszkanie jest dość zadłużone. Strategia jest więc wstępnie ustalona, dalsze ruchy są zależne od tego, kiedy Adamowi uda się wykończyć dom, ale wiadomo, że jest to proces z wieloma możliwymi potknięciami po drodze. Wobec tego przeprowadzka pozostaje gdzieś tam w dalszej perspektywie, nie ma ściśle określonego terminu, ale zdaje się, że wszystko jest na dobrej drodze. Tylko że zdaje się to kluczowe słowa, bo w rodzinie nagle dochodzi do niespodziewanej tragedii. Jest lipiec 2011 roku, więc trwają wakacje. W sobotę, 9 lipca, Adam informuje Grażynę, że rozmawiał z mamą dzień wcześniej i w trakcie tej rozmowy ona zaprosiła ich na niedzielny obiad. Grażyna nie przepada za gotowaniem, więc jest jej to jak najbardziej na rękę, że nie będzie musiała przygotowywać obiadu, a dzieci też na pewno się ucieszą, bo lubią odwiedzać babcię oraz ciocię. Elżbieta regularnie zaprasza swoje wnuki na obiady, bo zarówno ona jak i Ola są z nimi mocno związane. Otwarcie je rozpieszczają, wobec czego z perspektywy dzieci czas u nich to czas zawsze miło spędzony. Następnego dnia w porze obiadowej cała rodzina szykuje się do wyjścia, po czym razem wsiadają do samochodu i jadą na ulicę Armii Krajowej. Ku ich zaskoczeniu, gdy dzwonią do drzwi, nikt nie otwiera. Adam ma co prawda zapasowy komplet kluczy, ale nie wziął go ze sobą, skoro byli umówieni na wizytę. Założył, że ktoś będzie w domu i im otworzy, a jak widać jest problem. Mama nie mówiła nic o obecności Oli, więc być może siostra faktycznie gdzieś wyszła, może się z kimś umówiła albo zajmuje się jakąś trudną sprawą i siedzi w kancelarii, ale Elżbieta? Skoro ich zaprosiła, no to powinna być. Adam zarządza więc, że usiądą w samochodzie i poczekają, bo może mama zaraz wróci. I tak czekają przez blisko kolejne 2 godziny. W międzyczasie Adam próbuje się dodzwonić do mamy i do siostry, ale bezskutecznie, żadna z nich nie odbiera, więc ostatecznie odpuszczają. Syn uznaje, że może mama zapomniała o spotkaniu, może poszła do jakiejś koleżanki, bo na osiedlu ma ich sporo, zasiedziała się u niej i wróci za kilka godzin. Skoro już jednak są w samochodzie, to jadą jeszcze odwiedzić tatę Grażyny, tam opowiadają o tej trochę niepokojącej sytuacji, a po krótkiej wizycie wracają do domu. Następnego dnia rano Adam wychodzi do pracy. Około 10:00 idzie do swojego szefa, któremu mówi, że musi się zwolnić na kilka godzin, bo od piątku nie ma kontaktu z mamą oraz z siostrą. Szef dziwi się, że tak późno reaguje, ale Adam wyjaśnia, że byli umówieni na niedzielny obiad, nikt nie otworzył im drzwi, więc miał w planach jechać tam znów dzisiaj po południu, ale w międzyczasie zadzwonił do niego pracodawca mamy i poinformował, że bez uprzedzenia nie przyszła do pracy. Elżbieta była już co prawda na świadczeniu emerytalnym, ale niedawno podjęła pracę na pół etatu w sklepie z nabiałem, aby trochę sobie dorobić i też jakoś wypełnić czas. W niedługim czasie dała się poznać jako bardzo obowiązkowa pracownica, dlatego jej nieobecność wydała się wszystkim dziwna. Po wyjściu z pracy Adam najpierw jedzie do sklepu, pyta, czy mamy na pewno tam dziś nie było, czy może nie przyszła, a później nie wyszła, ale pracownicy odpowiadają, że z całą pewnością nie.
On już widocznie zdenerwowany, po sugestii ze strony kierownika Elżbiety, decyduje, że trzeba jak najszybciej sprawdzić mieszkanie. Wraca więc na chwilę do siebie, opowiada o wszystkim Grażynie, a ona oferuje, że pojedzie razem z nim na miejsce. Pakują więc zapasowy klucz, po czym kierują się na Rytkinie. Gdy dojeżdżają na miejsce, Adam mówi, żeby żona została w aucie, a on szybko pobiegnie na górę tylko sprawdzić, czy na pewno ich tam nie ma, bo być może zaraz trzeba będzie ich szukać gdzieś indziej. Gdyby siedziały w mieszkaniu, to przecież raczej odebrałyby telefon, więc najprawdopodobniej ich tam nie ma. Gdy Grażyna czeka na dole, on wchodzi na 5. piętro, dzwoni do drzwi, ale tak jak dzień wcześniej nikt nie otwiera. Używa więc swojego klucza, a gdy nikt nie odpowiada na wołania, kieruje się w głąb mieszkania, do dużego pokoju z balkonem. Tam zastaje makabryczny widok. Elżbieta i Ola są w środku, ale z całą pewnością nie żyją. Da się to ocenić już na pierwszy rzut oka, bo leżą w kałużach krwi i nie widać, żeby oddychały. Krew mają też na głowach, bo tam ktoś zadał im liczne obrażenia. Adam w panice wybiega z mieszkania, w drzwiach do klatki mija jeszcze sąsiadkę, która widząc jego reakcję pyta, czy coś z mamą, na co on tylko kiwa głową i biegnie dalej do samochodu. Poleca Grażynie, aby wzięła telefon i zadzwoniła na policję, bo mama i Ola zostały przez kogoś zaatakowane. Przez następne godziny funkcjonariusze prowadzą działania na miejscu zdarzenia, robią zdjęcia, zabezpieczają ślady, ale też próbują wyciągnąć pierwsze wnioski odnośnie tego, co mogło się stać. Po pierwsze, jak zeznał Adam, mieszkanie było zamknięte na klucz. Widać, że ktoś czegoś szukał, bo panuje w nim bałagan, ale jednocześnie nie ma oznak włamania. Wniosek nasuwa się więc taki, że któraś z kobiet wpuściła sprawcę do mieszkania, a on wychodząc zamknął za sobą drzwi. Być może użył klucza którejś z nich, aby opóźnić moment znalezienia zwłok. Na miejsce zostaje dowieziony pies tropiący, który w pierwszej chwili podłapuje trop, ale gubi go już na parkingu, co w sumie nie zaskakuje. Włamywacz, jeśli pozabierał jakieś rzeczy z mieszkania, to najprawdopodobniej nie oddalił się pieszo, tylko odjechał. Wypadałoby sprawdzić monitoring, tylko że z takim klasycznym monitoringiem osiedlowym na starych osiedlach bywa kiepsko, ale jest za to inna forma kamer wizyjnych, mianowicie czujni sąsiedzi. Gdy technicy zabezpieczają ślady, pozostali policjanci chodzą więc od mieszkania do mieszkania i pytają sąsiadów, czy w ostatnich dniach może widzieli kogoś podejrzanego albo chociaż słyszeli jakieś niestandardowe dźwięki. No i tak natrafiają na sąsiada, który 2 dni wcześniej, w sobotę, słyszał wyraźny odgłos przesuwanych mebli. Jest prawie pewien, że dźwięki dochodziły właśnie z mieszkania Elżbiety i Aleksandry, więc na podstawie tego powstaje robocza teoria, że kobiety zginęły w sobotę. Tak na oko policjanci widzą, że ciała leżały w mieszkaniu już od kilku dni. Poza tym, jeśli włamywacz czegoś szukał, mógł odsuwać meble, dlatego mniej więcej się to zgadza. Po wstępnym osiedlowym wywiadzie i oględzinach ciała zostają przewiezione do prosektorium, bo oczywiście spekulacje trzeba potwierdzić badaniami. Sekcja wykonywana jest w prosektorium mieszczącym się w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, czyli miejscu nie bez znaczenia dla rodziny D, bo to właśnie tam od 20 lat zatrudniony jest Adam, a wcześniej przed nim pracował tam jego tata Marian. Syn zdecydował się pójść dokładnie w jego ślady, dlatego też pracuje na takim samym stanowisku jak kiedyś ojciec, czyli jest technikiem sekcyjnym. Do jego obowiązków należy więc przygotowanie ciała tak, aby patomorfolog mógł sformułować potrzebne wnioski. Technik odsłania narządy, za to patomorfolog stwierdza, co jest uszkodzone, jakie ciosy były zadawane przed śmiercią, jakimi narzędziami, co było przyczyną zgonu itd. Adam w szczególności specjalizuje się w otwieraniu czaszek, natomiast nie w tym przypadku, bo z wiadomych względów sekcję Elżbiety i Aleksandry wykonuje ktoś inny. Z ekspertyzy biegłego wynika, że do morderstwa doszło 3 dni przed odkryciem ciał, czyli w piątek, a nie w sobotę jak podejrzewano. Przyczyną śmierci u obu kobiet były urazy czaszkowo-mózgowe, ponieważ sprawca kilkukrotnie uderzał je jakimś twardym, tępym narzędziem, celując przede wszystkim w głowy.
Udaje się wywnioskować, że jako pierwsza zginęła Ola i wygląda to tak, jakby na nią ukierunkowany był atak, głównie ze względu na ilość i specyfikę obrażeń. Elżbieta miała tylko urazy głowy, Ola natomiast ma dodatkowo ślady na brzuchu po rażeniu prądem, sprawca najpewniej użył paralizatora, a także ślady po duszeniu jakimś cienkim przedmiotem, najpewniej kablem. Narzędzi zbrodni nie znaleziono w mieszkaniu, więc włamywacz musiał je zabrać ze sobą. Na rękach Ola ma ślady sugerujące, że próbowała się bronić i to nie tak lekko, bo wygląda to tak, jakby przed śmiercią stoczyła walkę. Rozszerzając ten temat rąk, to według niektórych źródeł ma połamane właśnie ręce, a według niektórych same palce. W każdym razie ta specyfika obrażeń jest taka, jakby komuś może zależało na zadawaniu jej bólu, na przykład po to, aby wyciągnąć od niej jakieś informacje. Taki wniosek nasuwa też to, w jakim stanie znajduje się mieszkanie po włamaniu. I tutaj mam na myśli to, że wszędzie na podłodze leżą porozrzucane dokumenty, głównie takie, które są związane z pracą Oli, a z wyposażenia, jak udaje się ustalić, zniknął należący do niej telefon komórkowy, laptop, na którym znajdowały się szczegóły dotyczące prowadzonych przez nią spraw, a także modem. A skoro sprawy nabrały takiego obrotu, to pochylmy się na chwilę nad tym, czym dokładnie Ola zajmowała się zawodowo. Kilka lat wcześniej, po ukończeniu aplikacji, wraz z koleżanką otworzyła kancelarię mieszczącą się w centrum Łodzi. Źródła podają dwie wersje odnośnie tego, co to była za aplikacja. W niektórych można przeczytać, że radcowska, w innych, że adwokacka, ale który by to nie był przypadek, to wychodzi, że zakres spraw, jakimi zajmowała się Ola, był bardzo zróżnicowany. Obok jakichś typowych spraw cywilnych przyjmowała też zlecenia dotyczące szeroko pojętego wywiadu gospodarczego. Brała pod uwagę ogólny zakres działalności, a także finanse różnych firm. Dodatkowo ona i jej wspólniczka zajmowały się windykacją należności, a przed śmiercią Ola była zaangażowana w sprawę wykupu łódzkich kamienic przez jakąś spółkę. Poza działalnością w kancelarii pracowała też w ogólnopolskiej gazecie, na której łamach udzielała czytelnikom porad prawnych. Nie była więc tak zupełnie anonimową osobą, teoretycznie mogła komuś podpaść, dlatego też śledczy na poważnie biorą pod uwagę motyw zemsty. Może komuś nie spodobało jej się zaangażowanie w którąś ze spraw, może ktoś chciał od niej wyciągnąć zgromadzone na dany temat informacje, a jej śmierć miała być ostrzeżeniem dla drugiej wspólniczki. Jako że oszacowano nową datę śmierci, to też ponownie zostają przesłuchani sąsiedzi, tym razem jednak kluczowym pytaniem jest to, czy nie widzieli czegoś podejrzanego w piątek 8 lipca w godzinach wieczornych. Niestety odpowiedź jest taka, że nie widzieli praktycznie niczego, bo akurat w piątek zepsuła się instalacja elektryczna i na klatce schodowej w całym bloku nie było światła. Zepsuła się, albo może ktoś ją zepsuł, nie wiadomo, no ale tak czy inaczej, skoro na tym polu nie da się niczego ustalić, to policjanci podpytują trochę bardziej o to, jakimi sąsiadkami były panie D., czy czymś szczególnym się wyróżniały i czy tak ogólnie były lubiane, czy może ktoś mógł mieć im coś za złe. Ku rozczarowaniu niewiele udaje się ustalić, bo sąsiedzi mówią głównie o tym, że to były takie zwyczajne, niewyróżniające się niczym sąsiadki. Niektórzy wspominają czasy, gdy jeszcze Adam tu mieszkał, jedna z sąsiadek opowiada, że chodził z jej dziećmi do jednej klasy, inna dodatkowo opowiada też o głowie rodziny, czyli o Marianie. Mówi, że po godzinach był poetą, pisał piękne wiersze, ale zmarł nagle, na zawał serca. Jedyne co było w nich trochę bardziej niestandardowego, to że w pewnym momencie cała rodzina została świadkami Jehowy. Ola co prawda wystąpiła ze wspólnoty kilka lat temu, ale Elżbieta cały czas chodziła do zboru. Nie miała jednak takiego, powiedzmy, nieugiętego stosunku do wiary, no bo jednak utrzymywała kontakt, a nawet nadal mieszkała z córką, która zrezygnowała z przynależności do wspólnoty, a poza tym nie miała też w zwyczaju namawiania nikogo do przyjęcia swojej religii. Była towarzyską osobą, miała dużo koleżanek, często spotykała się z różnymi sąsiadkami na kawę, ale one nigdy nie odczuły, aby Elżbieta je do czegokolwiek namawiała. Ta wiara była tylko dla niej i pozostawała gdzieś tam z tyłu, a nie na tapecie,
więc trudno się w tym doszukiwać motywu zbrodni. Tydzień po odkryciu zwłok, we wtorek, 19 lipca, odbywa się pogrzeb. Żałobnicy żegnają Olę i Elżbietę na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. W uroczystości bierze udział blisko 1000 osób, do czego pewnie przyczyniło się między innymi mocne nagłośnienie sprawy zarówno w łódzkich, jak i ogólnopolskich mediach. Nie wiadomo, w jakim obrządku odbywa się uroczystość, no bo Elżbieta należała do wspólnoty Świadków Jehowy, Aleksandra nie i z tego co wiadomo nie była związana z żadnym kościołem. Natomiast pewne jest, że w łódzkim okręgu Świadków Jehowy sprawa ta nie przechodzi bez echa. W jednym z artykułów wypowiada się nadzorca okręgu, który mówi o tym, jaka to niewyobrażalna tragedia i że członkowie wspólnoty starają się wspierać Adama, bo on nadal do nich należy, choć wiadomo, że w ciągu ostatnich 2 lat trochę się oddalił. Nadzorca wyjaśnia, że zgodnie z ich wiarą zmarli przestają istnieć i nie można im już pomóc, dlatego nie modlą się za ich dusze, skupiają się za to przede wszystkim na żywych, potrzebujących wsparcia i to w ich intencjach prowadzą modlitwy. Niedługo po tym okazuje się, że Adam tego wsparcia potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek, bo mimo że śledztwo zdawało się iść w zupełnie innym kierunku, to właśnie on w dniu pogrzebu zostaje aresztowany jako główny podejrzany. W związku z tym chyba czas najwyższy, żeby trochę zagłębić się w tą historię rodzinną i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to możliwe, że w tak zwyczajnej i poukładanej rodzinie jak rodzina D, to brat staje się głównym podejrzanym w sprawie zamordowania jednej siostry, a dodatkowo też matki. Nie wiadomo, jak poznają się Marian i Elżbieta D., natomiast wiadomo, że w 1971 roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, czyli Adam. Budowa osiedla, na którym później zamieszkują, rozpoczyna się w drugiej połowie lat 70., więc wprowadzają się tam zapewne już z 2 dzieci, bo gdy Adam ma 3 latka, na świat przychodzi jego siostra Aleksandra. Gdy dzieci zaczynają dorastać, a później kolejno idą do szkoły, zaczyna być widoczne, że Adam ma pewne trudności z nauką. Ogólnie jest inteligentnym chłopcem, ale rodzice zdają się tego nie dostrzegać, zapewne przez fakt, że nie ma to odzwierciedlenia w ocenach. Kiedyś wiadomo jak było, oceny w szkole były takim głównym wyznacznikiem, a że Adam z nauką sobie nie radzi, to też według rodziców nie za dobrze rokuje. A czemu sobie nie radzi? Przez nieobecności, bo ogólnie może radziłby sobie całkiem nieźle, gdyby nie unikał szkoły. Regularnie chodzi na wagary, właściwie nie wiadomo z jakiego powodu, natomiast często bywa tak, że rodzice odprowadzają go pod szkołę, on wchodzi tam na chwilę, po czym ucieka. Sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej, gdy do szkoły zaczyna uczęszczać Ola, która od początku osiąga rewelacyjne wyniki w nauce. Z uwagi na to w domu jest często chwalona, szczególnie przez Elżbietę, która zdaje się pękać z dumy, gdy córka odnosi kolejne sukcesy. Nie obywa się w tym wszystkim bez porównywania obojga dzieci. Matka regularnie stawia synowi siostrę za wzór, mówi bez ogródek, że mógłby być taki jak ona i ogólnie rozumiecie na pewno, jaki się przez to tworzy klimat. Adam zdaje się zamykać w sobie, pała niechęcią zarówno do rodziców, jak i do siostry. W domu nie czuje się komfortowo, a w szkole też nie chce się starać, skoro i tak jest tym gorszym. To znaczy, powiedziałam do rodziców, ale w chwaleniu Oli prym zdecydowanie wiedzie Elżbieta. Marian zdaje się być gdzieś na uboczu w tym wszystkim, też chyba jest trochę stłumiony przez bardziej dominującą żonę i z nim Adam od czasu do czasu nawiązuje nić porozumienia. Marian z zawodu jest kierowcą, ale po jakimś czasie pracy w zawodzie przebranżawia się i podejmuje pracę na stanowisku technika sekcyjnego. Jak już pewnie zdążyliście wywnioskować wcześniej, to raczej nie jest zawód, w którym konieczne jest wyższe wykształcenie, przynajmniej kiedyś nie było. Wszystkie wnioski odnośnie zmarłego formułuje patomorfolog posiadający wykształcenie medyczne, natomiast na technika, jako że on tylko przygotowuje ciało do sekcji, wystarczają jakieś kursy albo takie krótkoterminowe szkoły.
W związku z tym Marianowi w relatywnie krótkim czasie udaje się przebranżowić i podejmuje on pracę w znanym nam już Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jak już jesteśmy przy kwestii pracy zarobkowej, to jeszcze dodam, że Elżbieta z zawodu jest krawcową, ale nie wiadomo, czy jest aktywna zawodowo, jak tak, to czy ma swój zakład, czy pracuje u kogoś. Żadne detale na ten temat nie są znane. W ciągu następnych lat, na tle uczącej się świetnie i mającej wielkie ambicje Oli, Adam, który nie kończy nawet szkoły średniej, już nie mówiąc o zdaniu matury, nadal wypada dość słabo. Nie obywa się oczywiście bez licznych komentarzy Elżbiety na ten temat, która swoją drogą, szukając dla siebie jakiejś nowej ścieżki, nawiązuje relacje z przedstawicielami Świadków Jehowy. Świadkowie, jak to świadkowie, chodzą od mieszkania do mieszkania na ich osiedlu, no i Elżbieta pewnego dnia wpuszcza ich do domu. W trakcie rozmowy udaje im się zainteresować ją nową religią i tak Elżbieta zaczyna chodzić na spotkania wspólnoty. Z czasem dołącza do niej Marian, więc naturalną koleją rzeczy jest też dołączenie Oli oraz Adama. Wraz z upływem kolejnych lat rodzina na tyle angażuje się w działalność zboru, że Marian zostaje nawet biskupem Kościoła Świadków Jehowy, więc widać cieszy się tam dużym poważaniem. Z innych takich pozazawodowych informacji na jego temat, to jak wiemy z wcześniejszych zeznań sąsiadki, po pracy poświęca się on poezji, pisze wiersze prawdopodobnie o tematyce religijnej albo egzystencjalnej, bo też z tego jest znany we wspólnocie. Prawdopodobnie jeśli nie pisałby o czymś choć luźno związanym z religią, to raczej nie przedstawiałby tej twórczości na spotkaniach. Po tym, że tworzy poezję, można wywnioskować, że jest chyba dość wrażliwy i przejawia jakieś zdolności artystyczne, więc to prawdopodobnie po nim syn dziedziczy podobne zacięcie. Tylko że Adam nie pisze, a fotografuje. To jest to, w czym naprawdę jest dobry i co sprawia mu przyjemność. Chce rozwijać swoją pasję, udaje mu się zdobyć jakiś aparat, więc zaczyna fotografować wszystko dookoła. Gdy już tak trochę wyczuwa swój styl, to wychodzi na to, że najlepiej czuje się w takiej fotografii w powiedzmy smutnym klimacie, bo często robi zdjęcia na pogrzebach i to one wychodzą mu najlepiej. Te zdjęcia są ponoć naprawdę dobre, jednak zapał syna na każdym kroku gasi Elżbieta, która pyta po co mu to, jak będzie się z tego utrzymywał i tak dalej. On może pod jej wpływem, a może w związku z niskim poziomem wiary w siebie, ostatecznie z tego rezygnuje, chociaż myśl o tym, aby zająć się fotografią na poważnie, cały czas gdzieś w tle przewija się w jego głowie. Po rzuceniu szkoły szuka jakiegoś innego źródła dochodu i tak ojciec jakoś wkręca go do prosektorium, gdzie Adam, tak jak on, zostaje technikiem. W pracy sprawdza się naprawdę nieźle. Kierownictwo jest zadowolone zarówno z ojca, jak i z syna, bo obaj są obowiązkowi i co ważne, nie piją, a jak zostało podkreślone w jednym z artykułów, w tej pracy jest to rzadkość. Adam proszony o pomoc nigdy nie odmawia, a zmarłych traktuje z należytym szacunkiem. Jeżeli ma styczność z ich rodzinami, to zawsze wykazuje się dużą empatią i stara się okazywać wsparcie w tych trudnych momentach. Nie jest ceniony tylko ze względu na profesjonalne podejście, ale też po prostu jako człowiek. Znajomi z pracy bardzo go lubią, bo gdy wraca do domu, zawsze pyta, czy nie podwieźć gdzieś koleżanki czy kolegi, a jeśli widzi, że ktoś próbuje się uporać z jakimś ciężkim zadaniem, na przykład przenoszeniem stert dokumentów, to zawsze wyciąga pomocną dłoń. Ten opis rodziny jak do tej pory jest taki słodko-gorzki, ale w tym wszystkim dość standardowy. W każdej rodzinie pewnie można by znaleźć jakieś szkodliwe zachowania, no ale mimo, że tutaj też występują, to zdaje się, że każdy ma obraną swoją drogę, którą podąża i jakoś ta rodzina razem funkcjonuje. Mimo tego wewnątrz jest chyba znacznie gorzej niż mogłoby się wydawać patrząc z zewnątrz, bo w pewnym momencie Marian podejmuje dość desperacki krok, mianowicie podejmuje próbę odebrania sobie życia. Próba jest nieskuteczna, udaje się go odratować, ale mimo tego jest to bardzo znaczące wydarzenie, które zapewne ma duży wpływ na pozostałych członków rodziny. Nie wiadomo, co dokładnie się stało, że zdecydował się na taki krok, ale widocznie coś było nie tak.
Temat chyba nie jest jakoś szczegółowo omawiany, szybko zostaje zamieciony pod dywan, nikt nie chce już do tego wracać. Nawet sam Marian, gdy ktoś pyta go, od czego jest ta bruzda na szyi, zawsze ucina pytania, odpowiadając krótko, że to efekt noszenia zbyt ciasnego kołnierzyka. W swoich wczesnych latach 20. Adam poznaje kobietę mającą w przyszłości zostać jego żoną, czyli Grażynę. W jednym ze źródeł jest informacja, że poznali się w zborze, w innym z kolei można przeczytać, że Grażyna z czasem przyjęła wiarę Adama, co wykluczałoby tą pierwszą wersję, bo oznaczałoby, że nie mogli się w takim razie poznać w zborze, więc tak na dobrą sprawę to nie wiadomo, jak się poznali. W każdym razie historia, jak ich wiele, spotykają się przez jakiś czas, on się jej oświadcza, ona oświadczyny przyjmuje, więc zaczynają planować wesele. Albo może nie wesele, tylko spotkanie weselne, co chyba stanowi jakąś różnicę, albo po prostu wśród świadków Jehowy preferuje się takie nazewnictwo. Niestety przed spotkaniem weselnym dochodzi do dziwnego wydarzenia, mianowicie giną odłożone na ten cel pieniądze. W artykule, w którym zawarta jest informacja na ten temat, ma to taki wydźwięk, jakby to Adam ukradł te pieniądze i to miałby być wyznacznik tego, że ma jakiś niewłaściwy stosunek do pieniędzy tak w ogóle i jednocześnie zwiastun przyszłych kłopotów. Ale no nie wiem, czy to nie jest nadinterpretacja, czy może w aktach było coś więcej na ten temat. Tak czy inaczej, może on, może nie on. Do ślubu i tak dochodzi, a po ślubie na świat przychodzi ich pierwsze dziecko. Grażyna zarówno w trakcie tej ciąży, jak i w trakcie kolejnych mocno przybiera na wadze, więc widać, taką ma tendencję. Dla rodziny staje się to więc takim sygnałem, że gdy widać po niej, że waga znacznie wzrosła, to pewnie dlatego, że ona i Adam spodziewają się kolejnego dziecka. W międzyczasie Ola kończy prawo i robi aplikację. Elżbieta, jak się łatwo domyślić, jest z niej bardzo dumna, więc na każdym kroku opowiada wszystkim, jaką to karierę zaczyna robić jej córka. Pewnego razu, gdy zanosi jej buty do naprawy, podkreśla, że szewc ma o nie szczególnie zadbać, bo to buty nie byle kogo, a radczyni prawnej, jej córki. Tego stosunku do córki nie pogarsza nawet fakt, że w trakcie studiów albo w momencie ich zakończenia Ola występuje ze wspólnoty świadków Jehowy. Być może budzi to jakiś opór ze strony rodziców na początku, ale nie skutkuje żadnym trwałym konfliktem. Zmiana pojawia się za to w relacjach między rodzeństwem, w czym pewnie znaczną rolę odgrywa wyprowadzka Adama z domu rodzinnego i tym samym jego zdystansowanie do sytuacji tam panującej. Z rodzicami nie kontaktuje się już zbyt często, nie musi więc na każdym kroku wysłuchiwać tego, jak porównują go do siostry i tego, jak źle wypada na jej tle, a samej Oli widać zależy na podtrzymaniu kontaktów z bratem, więc co jakiś czas umawiają się na kawę. Tak kształtuje się między nimi coś w rodzaju relacji przyjacielskiej, porozumiewają się dużo lepiej niż kiedyś w dzieciństwie, więc ogólnie mówiąc zaczyna się między nimi dobrze układać. Stąd pewnie zmiana w wypowiedziach Adama na temat siostry, bo do tej pory był do niej raczej zdystansowany i nie opowiadał o niej znajomym, a gdy ich kontakt odżywa, to nie tylko chętnie mówi o siostrze prawniczce, ale też robi to z wyraźną dumą. Wypowiada się pozytywnie nie tylko w kontekście jej kariery, ale też w kontekście rodzinnym. Mówi, że jego dzieci ją uwielbiają, Ola je rozpieszcza, więc też bardzo lubią spędzać z nią czas. Co do zachowania samej Oli w miejscu pracy, najpierw na aplikacji, a później już jako współwłaścicielki kancelarii, to mimo że zawody prawnicze kojarzą się może z takim chłodnym sposobem bycia i konkretnym podejściem, to ona w kontaktach z klientami jest często bardzo delikatna i taka wręcz pełna ciepła. Charakteryzuje się naprawdę imponującym poziomem cierpliwości przy tłumaczeniu różnych trudnych zagadnień, bo gdy ktoś czegoś nie rozumie, ona spokojnie powtarza tyle razy i na tyle sposobów, aż dla klienta wszystko staje się jasne. Ponadto jest bardzo zaangażowana w swoje obowiązki, a po jej podejściu do pracy widać, że po prostu lubi to, czym się zajmuje. We względnym spokoju upływają kolejne lata, po których życie rodzinne zostaje przerwane przez tragedię, z której zwiastunem rodzina D zetknęła się już wcześniej.
Pewnego dnia Marian umawia się z Adamem na spotkanie. Zaprasza go do mieszkania na Redkini, gdzie syn ma się pojawić o jakiejś konkretnej godzinie. Adam co prawda zjawia się na czas, ale gdy dzwoni do drzwi, to nikt nie otwiera, a że nie ma ze sobą klucza, to po chwili odchodzi. Jakiś czas później odbiera telefon od zdenerwowanej Oli, która prosi, aby natychmiast przyjechał z powrotem do mieszkania. Gdy zjawia się tam ponownie, zastaje matkę i siostrę w kompletnym szoku. Marian podjął kolejną próbę i tym razem skuteczną. Wybrał śmierć przez powieszenie, więc skoro umówił się z Adamem na jakąś godzinę, to może liczył, że syn akurat wejdzie i go odratuje, chyba że to zamknięcie drzwi było celowe. Tego można się jedynie domyślać, ale aby zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek, członkowie rodziny opowiadają sąsiadom, że Marian zmarł na nagły atak serca. Po pogrzebie przechodzą nad tym, co się stało, do porządku dziennego, aczkolwiek zapewne ma to na nich duży wpływ, ale trudno powiedzieć, jaki dokładnie, skoro wiele osób z zewnątrz nawet nie wiedziało, jaki był faktyczny powód śmierci. W 2009 roku, już po śmierci ojca, Adam otrzymuje od swojego teścia propozycję, o której wspominałam wam wcześniej. On wybuduje dom do stanu surowego, a zięć ma go wykończyć. Zapowiada się dobrze, gdyby nie fakt istnienia już i tak sporej luki w budżecie Adama, co skrzętnie udaje mu się ukrywać przed Grażyną. Czynsz za ich mieszkanie już od jakiegoś czasu nie jest opłacany i w sumie nie wiadomo, czy ona serio o tym nie wiedziała, bo raczej trudno ukryć kolejne przychodzące wezwania do zapłaty, chyba że tylko Adam sprawdzał pocztę i od razu wszystko wyrzucał. W każdym razie w 2009 roku problemy nasilają się jeszcze bardziej, no bo do presji związanej z koniecznością opłacenia zaległego czynszu dochodzi presja zebrania środków na wykończenie domu, więc Adam, do tej pory wierzący i praktykujący, traci kontakt ze wspólnotą. Nie wypisuje się z niej tak oficjalnie jak jego siostra, tylko po prostu przestaje uczęszczać na spotkania, może z braku czasu, a może z braku chęci przez to wszystko, co dzieje się dookoła. Próbuje za to znaleźć jakieś nowe możliwości zarobkowe, coś najlepiej chociaż luźno związanego z jego branżą i tak zaczyna brać zlecenia na przygotowywanie zmarłych do pogrzebów, to znaczy maluje ich, przebiera i ogólnie robi wszystko, żeby jak najlepiej prezentowali się w trakcie ostatniego pożegnania. Kupuje również aparat, bo chyba planuje zarabiać na swojej dawnej pasji, czyli na fotografii, ale ostatecznie nic z tego nie wychodzi. Robi zdjęcia jak dawniej w takim mrocznym klimacie, tym razem bardziej na cmentarzach, fotografuje jakieś nagrobki, organizuje nawet wernisaż, ale w ostatniej chwili informuje bliskich, że wystawa jest odwołana. Podaje ku temu jakiś absurdalny powód, że niby ktoś ukradł mu torbę ze zdjęciami, tak jakby z jednej strony chciał robić coś nowego i się rozwijać, a z drugiej sam siebie sabotował. Być może w związku z lękiem przed oceną z zewnątrz. Niestety ten dodatkowy dochód z przygotowania zmarłych do pogrzebów to za mało, bo długi cały czas rosną. Na pewno dzieje się tak po części przez to, że rodzina jest liczna, a zarabia w niej tylko jedna osoba, ale też faktem jest, że oni chyba żyją trochę ponad stan. W tym wypadku zdecydowanie nie pomaga niechęć Grażyny do gotowania, bo ona przyjmuje taką postawę, że skoro tego nie lubi, to tego nie robi. Jeżeli musi coś przygotować, to są to zazwyczaj kanapki albo coś innego na szybko, ale że zjedzenie ciepłego posiłku jest jednak co jakiś czas wskazane, no to rodzina często stołuje się na mieście. Wychodzą do restauracji na tyle często, że Adam wśród znajomych dorabia się opinii człowieka obeznanego w łódzkiej strefie gastro, takiego, który zawsze poleci jakieś fajne miejsce na jedzenie i z którym można wymienić się uwagami na temat serwowanych w różnych miejscach potraw. Niby fajnie, ale mimo wszystko częste jedzenie na mieście nie jest najbardziej ekonomiczną opcją, szczególnie gdy każdorazowo trzeba kupić obiad aż dla 5 osób. Adam, nie mogąc już znieść presji związanej z zadłużeniem oraz kolejnymi przychodzącymi monitami, zwierza się ze wszystkiego Oli. Ona reaguje z właściwym dla siebie spokojem, jest trochę zaskoczona wysokością zaległości, ale mówi, że ma wyjście z tej sytuacji.
Ona spłaci wszystko, jeżeli w zamian będzie mogła zamieszkać w tym mieszkaniu po tym, jak Adam i jego rodzina się wyprowadzą. Brat bez wahania się zgadza, ich kontakty nadal układają się bardzo dobrze, ufa siostrze, więc chętnie korzysta z oferty pomocy. Ogólnie mimo upływu lat cały czas są ze sobą blisko, a Ola nieraz radzi się go nawet w sprawach sercowych. Pyta się czasami, czy według niego ten albo tamten mężczyzna jest dobrym kandydatem na męża, na co Adam nie wiadomo co odpowiada, ale Ola ostatecznie z nikim nie związuje się na stałe. Kontakty syna z matką również pozostają bez zmian, czyli są chłodne, ale poprawne. Elżbieta jest związana przede wszystkim ze swoimi wnukami, więc chociażby przez wgląd na nie regularnie się ze sobą kontaktują. Mimo nie aż tak dobrych kontaktów, matka podejrzewa, że sytuacja finansowa w rodzinie syna nie wygląda najlepiej, dlatego też między innymi przez wgląd na to podejmuje pracę w tym sklepie z nabiałem. Chce mieć dodatkowe pieniądze, aby móc od czasu do czasu kupić wnukom jakiś bardziej kosztowny prezent, na który nie stać ich rodziców. Mówiłam wam na początku, że Ola i Adam ustalili, że po przeprowadzce Elżbieta zamieszka z nim, ale ze względu na to, jak wygląda ich relacja, ten punkt umowy podoba się Adamowi najmniej. Nie ma jednak za bardzo wyjścia, więc w końcu uznaje, że dom będzie przecież duży, może uda się tam wydzielić coś na kształt osobnego mieszkania dla mamy, więc nie będą mieć ze sobą aż tak częstej styczności. W związku z tym, że zarówno Ola, jak i Elżbieta mają świadomość, że sytuacja finansowa Adama nie wygląda dobrze, to nieraz przestrzegają go, aby przypadkiem nie zaliczyli z Grażyną kolejnej wpadki. Mają już trójkę dzieci, przy których ledwo udaje im się wiązać koniec z końcem, więc kolejna ciąża byłaby gwoździem do ich finansowej trumny. Niestety kilka miesięcy później gołym okiem daje się zauważyć, że Grażyna znów mocno przytyła, co w jej przypadku jest dość jednoznacznym zwiastunem. Jednak gdy Elżbieta i Ola zaczynają ją dopytywać, ona zaprzecza. Mówi, że to zbieg okoliczności, to prawda, że zawsze tyła w ciąży, ale tym razem przybrała na wadze, ponieważ zaczęła brać jakieś hormony. Jest to jednak kłamstwo, o czym w końcu dowiaduje się Adam, bo żona informuje go, że znów spodziewa się dziecka, więc są w trochę patowej sytuacji. Po długich naradach podejmują decyzję, że Grażyna urodzi to dziecko, ale nie są w stanie sfinalizować utrzymania kolejnego potomka, dlatego też oddadzą go do adopcji. Po narodzinach dziecko trafia więc do nowej rodziny, a oni próbują jakoś żyć dalej. Niestety to życie jest coraz gorsze, bo w 2011 roku, po kilku latach nieopłacania czynszu, następuje coś, czego można się było spodziewać, ale to jednak zawsze takie mocne zderzenie z rzeczywistością, bo dostają nakaz eksmisji. Nie trudno się domyślić, że skoro nie opłacili chociaż części zobowiązań wobec wspólnoty mieszkaniowej, żeby jakoś załagodzić sytuację, to nie ma też co mówić o dużych oszczędnościach na wykończenie domu. Adam po prostu nie ma tych pieniędzy i wie, że z tego projektu nic nie wyjdzie. Staje więc przed dylematem, po pierwsze jak to powiedzieć teściowi, a po drugie jak to powiedzieć Oli. Siostra to jego ostatnia deska ratunku, wie już, że ją zawiódł, ale tylko ona może mu pomóc. W piątek 8 lipca jedzie spotkać się z nią w mieszkaniu i tym samym dochodzimy do kluczowych wydarzeń. Przebieg walki potwierdziła sekcja zwłok, natomiast samą treść rozmowy znamy tylko z zeznań Adama, któremu można wierzyć albo nie. W związku z tym trzeba zostawić margines błędu, być może ta rozmowa wcale tak nie wyglądała i nigdy nie dowiemy się, jak naprawdę było. Adam zeznaje, że byli razem u Oli w pokoju, kiedy zaczął jej streszczać ostatnie wydarzenia. Powiedział, że z przeprowadzki nic nie będzie, że nie ma pieniędzy na wykończenie domu, dostali nakaz eksmisji i tym samym ona nie będzie mogła zamieszkać w ich mieszkaniu. No chyba, że pożyczy mu jeszcze więcej pieniędzy. Niektóre źródła podają, że zaproponował na przykład wzięcie kredytu, który Ola oczywiście miałaby wziąć na siebie, bo on nie miał zdolności, ale docelowo to on by go spłacał. Olę ta propozycja ponoć bardzo zdenerwowała. Zirytowała się przede wszystkim faktem, że brat przez tyle miesięcy mydlił jej oczy, że mieli wspólne plany, a przez niego nic z tego nie wyszło i teraz jeszcze śmieją prosić o kolejną pożyczkę.
Zaczęła go wyzywać, mówiła, że jest nieudacznikiem, że nic nie potrafi osiągnąć, a jedyne co umie, to tutaj cytat, macać trupy. Zgodnie z zeznaniami takie aluzje w rozmowach padały już wcześniej, także ze strony Elżbiety. Dodatkowo, gdy wyszło, w jak poważnych tarapatach jest Adam, one nieraz wypominały mu, że nie skończył nawet ogólniaka i nie umie zapewnić swojej rodzinie bytu. Tym, co mierziło go jednak najbardziej, były sytuacje, gdy mówiły, że jeśli dalej tak pójdzie, to jego dzieci zostaną mu odebrane i pójdą do adopcji. W połączeniu z tym nakazem eksmisji ta groźba nabrała nowego wymiaru, a w trakcie tej piątkowej rozmowy Ola chyba powiedziała znów coś w tym stylu, właśnie, że podejmie działania, aby brat został pozbawiony władzy rodzicielskiej, i to te słowa sprawiły, że całkowicie stracił nad sobą panowanie. Ze schowka wziął toporek, a następnie zaczął uderzać ją trzonkiem. Ola zaciekle się broniła, więc w trakcie tej walki odniosła rozległe obrażenia, o jakich mówiłam wam przy okazji omawiania sekcji zwłok. Gdy z kuchni przyszła Elżbieta, zaalarmowana tymi dziwnymi hałasami, Adam ją również zaatakował. Miał nad nią dużą przewagę fizyczną, nie tak jak nad Olą, więc właściwie od razu ją pokonał, a ona upadła na podłogę bez oznak życia. Wtedy znów zwrócił uwagę na siostrę, która, jak później określił, dziwnie charczała, dlatego wziął do ręki paralizator. Notabene paralizator, który kiedyś sam jej podarował do samoobrony, więc co za ironia. Poraził ją prądem, po czym dla pewności zacisnął na jej szyi kabel. Po wszystkim zabrał każde z narzędzi, którego użył, i wyszedł z mieszkania, starannie zamykając za sobą drzwi. Do domu wracał samochodem, więc gdy przejeżdżał w jakimś ustronnym miejscu, wyrzucił gdzieś te rzeczy, a potem wrócił do porządku dziennego. Jeszcze tego samego dnia był umówiony z teściem, od którego miał odebrać jakiś klucz do naprawy opon. I jak teść później zeznał, Adam był tego dnia w dobrym humorze i zachowywał się normalnie. Następnego dnia poinformował żonę o zaproszeniu na obiad, w niedzielę wizyta się nie odbyła, a w poniedziałek odkryli ciała. A skąd to zainteresowanie śledczych jego osobą? Po pierwsze przez zeznania, które były bardzo niespójne i to tak wzbudzająco podejrzenia niespójne, nawet jak się odejmie margines błędu na ewentualne bycie w szoku. W trakcie pierwszej rozmowy z policjantami mówił, że gdy zobaczył zwłoki, to zwymiotował, a następnie wybiegł z mieszkania. Oni nie znaleźli nigdzie śladów wymiocin, więc spytali, w którym to dokładnie było miejscu, a wtedy on powiedział, że jednak był w mieszkaniu trochę dłużej, bo jeszcze po sobie posprzątał. Nie miał też alibi na piątkowy wieczór, plus jak wiadomo, często najbliżsi członkowie rodziny są tymi najbardziej podejrzanymi. Jak ktoś nie ma alibi, to śledczym już zapala się czerwona lampka, więc Adam był na celowniku. We wtorek, dzień po odkryciu zwłok, poinformował swojego przełożonego, że mama i siostra nie żyją, dlatego też potrzebuje kilku dni urlopu, aby pozałatwiać wszystkie sprawy. Kierownik nie robił żadnego problemu, powiedział, że oczywiście może nie przychodzić do końca tygodnia, a jeśli będzie potrzeba, to nawet dłużej. Niech po prostu informuje na bieżąco. Starał się okazywać mu wsparcie ze względu na to, jak cenionym był pracownikiem, a gdy wieść się rozeszła, koleżanki i koledzy z pracy wystąpili do związków zawodowych po zapomogę dla Adama, tak aby nie miał kłopotu z pokryciem kosztów pogrzebu. Dodatkowo zorganizowali taką prywatną zrzutkę na nekrologii oraz na kwiaty, więc dostał naprawdę duże i niezasłużone wsparcie. 5 dni po odkryciu zwłok, w sobotę, policjanci wchodzą do prosektorium. Dysponują nakazem, więc mogą dokładnie sprawdzić miejsce pracy Adama, zabezpieczają jakieś materiały prosektoryjne, a także szukają śladów na zapleczu, gdzie często spędzał czas pomiędzy sekcjami. On naturalnie o tym nie wie, bo w tym tygodniu jest na urlopie, a policjanci rozmawiają głównie z kierownikiem prosektorium i to jemu pokazują nakaz. Ostatecznie zgromadzony materiał dowodowy jest na tyle silny, że pozwala na zatrzymanie go, co też ma miejsce już 2 dni później, czyli w poniedziałek, w dzień pogrzebu. Adam zostaje poddany badaniu wariografem, w jego trakcie wychodzi, że kłamie, więc śledczy zaczynają coraz bardziej naciskać i on w końcu pęka. Opowiada, jaki był przebieg wydarzeń, a także jak pozbył się narzędzi zbrodni,
Wskazuje miejsce, gdzie je wyrzucił, pokazuje również, gdzie pozbył się ubrań, które tamtego dnia miał na sobie. I tak zagadka staje się rozwiązana. No i był jeszcze jeden mały szczegół, który poza tym wszystkim, co do tej pory opisałam, skierował uwagę policjantów na Adama, bo jak udało się ustalić w toku śledztwa, Elżbieta miała wykupione ubezpieczenie na życie, zgodnie z którym w przypadku jej śmierci bliscy mieli mieć wypłacone 60 tysięcy złotych, bliscy, czyli Ola i Adam, do podziału na pół. Według śledczych to mógł być motyw do zabójstwa. Adam miał problemy finansowe, czuł ogromną presję z zewnątrz, chciał się szybko wzbogacić na śmierci matki, a siostrę zabił, żeby nie musieć dzielić się pieniędzmi. Brzmi to faktycznie dość logicznie, ale on nigdy tego nie potwierdził. W trakcie każdego składania zeznań, od początku aż do końca procesu, podtrzymywał, że nie jechał do mieszkania na Armii Krajowej z zamiarem zabójstwa, a jego działanie było efektem całej dynamiki wydarzeń. Opowiadał o konflikcie rodzinnym, o zaburzonych relacjach, o tym, jak był traktowany przez mamę i siostrę oraz o ich groźbach dotyczących odebrania mu dzieci. Czy ta wersja mogła być prawdziwa? Mogła. Podobnie jak ta druga. Niestety trudno odtworzyć całokształt sytuacji, opierając się na zeznaniach tylko jednej strony, której dodatkowo w tym kontekście zależy przede wszystkim na tym, żeby jakoś się wybronić. Przebywając w areszcie, Adam wysyła do żony gryps, który ma być jej dostarczony z pomocą innego więźnia, wychodzącego właśnie na wolność. Gryps udaje się przechwycić, więc wiadomo, że instruował w nim Grażynę, jak ma załatwić sprawy spadkowe, pisał też o tym, co ma zapakować do paczki, którą mu wyśle do aresztu, a także poleca, żeby koniecznie zrobiła kurs na prawo jazdy, bo przyda się przy dzieciach. Co uderzające, pisze jak gdyby nigdy nic, że póki co może jeździć samochodem, który został po Oli. A wracając jeszcze do tej paczki, to oprócz standardowych rzeczy, jakiejś bielizny i artykułów kosmetycznych, prosi, aby zapakowała mu Biblię. Zamierza znów poświęcić się religii, może po prostu z czystej potrzeby zmiany, ale jak już wam kiedyś opisywałam przy okazji jednej ze spraw, zaangażowanie w wiarę w trakcie pobytu w więzieniu jest też bardzo korzystne wizerunkowo. A dalej to już, no cóż, standardowo. Adam zostaje skierowany na 4-tygodniową obserwację psychiatryczną. Zgodnie z opinią biegłych, w momencie popełniania zbrodni był w pełni poczytalny, rozumiał co robi i umiał rozpoznać znaczenie własnych czynów. Z uwagi na to może być sądzony. Z innych aspektów poruszanych w opinii to jest on człowiekiem o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji z nieprawidłowo ukształtowaną osobowością. Szczególnie w jego przypadku rzuca się w oczy taka tendencja do stawiania siebie w roli ofiary. Z dołączonego do akt portretu psychologicznego wynika natomiast, że w związku z wykonywanym od wielu lat zawodem Adam miał obniżony próg wrażliwości na śmierć, dlatego też odebranie życia mamie i siostrze mogło mu przyjść łatwiej. W marcu 2012 roku do Sądu Okręgowego w Łodzi trafia akt oskarżenia. Proces rozpoczyna się we wrześniu i jest z tych ekspresowych, bo trwa całe 2 dni. Zarówno prokurator, jak i obrońca oskarżonego składają wnioski o wyłączenie jawności, ale sąd te wnioski odrzuca i co więcej wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz danych oskarżonego, ale ja zostanę jednak przy tym D ze względu na to, że to właściwie nazwisko wszystkich uczestników zdarzeń, a nie tylko Adama. A co do Adama, to w trakcie postępowania sądowego podtrzymuje on swoje wcześniejsze zeznania, więc żadnego przełomu tutaj nie ma. Na świadka zostaje wezwana m.in. Grażyna, która korzysta z przysługującego jej prawa do odmowy składania wyjaśnień, więc po złożeniu oświadczenia wychodzi z sądu, nie czeka nawet na ogłoszenie wyroku, a gdy przebywa na sali sądowej, w ogóle nie patrzy się w stronę męża, więc być może ich związek nie przetrwał tej próby. Zgodnie z zebranym materiałem dowodowym, Grażyna o niczym nie wiedziała, Adam nie wtajemniczył jej w swój plan, nie poinformował jej też już o tym, co zaszło po zdarzeniu, więc zapewne była zaskoczona jego zatrzymaniem, tak samo jak inni.
W mowie końcowej Adam przyznaje, że jest mordercą, ale prosi sąd, aby w przyszłości umożliwił mu powrót do społeczeństwa oraz do rodziny, tym bardziej, że prokurator wnioskuje o karę dożywotniego pozbawienia wolności, więc jemu zależy na tym, żeby jednak takiej kary nie otrzymać. Mimo tego w trakcie ogłoszenia wyroku okazuje się, że sąd przychylił się jednak w stronę żądań prokuratora i 18 września 2012 roku Adam zostaje skazany na dożywocie. Sędzia w uzasadnieniu podkreśla, że nie widzi w tej sprawie żadnych okoliczności łagodzących. Adam pozbawił życia dwie najbliższe osoby, a oba zabójstwa dokonane w odstępie zaledwie kilkunastu sekund charakteryzowały się wyjątkową brutalnością. Z uwagi na to nie ma innego rozwiązania, jak i bardziej współmiernej kary, niż trwałe odizolowanie go od społeczeństwa. Kilka miesięcy później, w styczniu 2013 roku, sprawa obiła się o sąd apelacyjny, ale obiła, bo apelacja uznana została za bezzasadną, więc wyrok uprawomocnił się w dotychczasowej formie. Dwa lata po zakończeniu procesu w 2015 roku ukazała się książka Huberta Klimko-Dobrzanieckiego pod tytułem Preparator. Jest to książka inspirowana historią Adama, zasadniczo powieść, ale jak autor sam mówi w jednym z wywiadów, trzymał się faktów, tym bardziej, że wydawnictwu udało się zdobyć akta sprawy. Książka ma formę wyznania, w której oskarżony, bo imię Adam nie zostało tam podane, rozmawia z psychologiem albo z prokuratorem, to nie jest do końca wiadome. Głównie jest to monolog, bo rozmówca zadaje pytania tylko co jakiś czas i ogólnie sporo by się można z tego dowiedzieć, ale na końcu książki została zawarta informacja, że nie może to być źródło na temat przebiegu zdarzeń. Nie traktowałam więc tej książki jako osobne źródło i podałam wam tylko te informacje, które poza nią powtórzyły się też w innych artykułach, ale ogólnie dość dużo się powtórzyło i całokształt na pewno jakoś oddaje klimat tych relacji rodzinnych. Bardziej szczegółowe opisy mogły być pewnie inwencją autora, więc nie trzeba ich brać tak 100% serio, ale jak kogoś zaciekawiła ta sprawa, to w ramach uzupełnienia może sobie doczytać. W tej książce były na przykład wzmianki o wątku kazirodczym między rodzeństwem, a także sugestia, że to dziecko oddane do adopcji nie było dzieckiem oskarżonego. Ale czy faktycznie tak było? Trudno powiedzieć. W każdym razie, kto chce, niech sobie doczyta. Dokładny tytuł i wydawnictwo macie podane w źródłach. Mi czytało się trochę ciężko, bo jednak forma monologu mi chyba nie odpowiadała, ale to już każdy sam może sobie ocenić. Z mojej strony na dziś to tyle. Słyszymy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że za tydzień. A jak ktoś docenia moją twórczość, to może mi sypnąć groszem na kawę na Buy Coffee Too. Link w opisie jak zawsze, można blikiem, nie trzeba podawać żadnych danych. Z góry dziękuję i do usłyszenia.